Wiecie, gdyby trzeba było i Pan nasz Jezus Chrystus miałby jeszcze raz przyjść na tą ziemię i jeszcze raz tutaj pokazać, że można żyć na tej ziemi i nie grzeszyć, to by przyszedł. Jeśli taka potrzeba by była, Pan jest gotów w każdej chwili wrócić tu i pokazać każdemu, że można żyć na ziemi i nie grzeszyć. Ale On nie musi wracać na tą ziemię. On ma tu swoje ciało, przez które On pokazuje, że można żyć na ziemi i nie grzeszyć. I teraz jest ważne, czy jesteś cząstką tego ciała. Bo tylko ciało Chrystusa żyje w sposób czysty, święty i nieskalany na tej ziemi. Wszyscy, którzy nie rozumieją tego, myślą sobie, że chrześcijaństwo to jest takie między czymś a czymś, takie balansujące cały czas takie faluje jak to może, raz wyżej, raz niżej. Chrześcijaństwo tak nie wygląda. Chrześcijaństwo ma stały wzrost, stały rozwój, ale żeby tak było, to trzeba nieustannie należeć do Pana Jezusa Chrystusa. Jedną z takich bardzo ważnych rzeczy jest to, że otacza nas morze zepsucia. W morzu zepsucia każdy jest, który żyje w zepsuciu. Każdy jest częścią morza zepsucia, jeżeli żyje w zepsuciu. Każdy. Bez znaczenia, jak mieni się wierzącym, wierzącą, ile ma świadectw, ile czego. Nie ma znaczenia. Tak jak było dzisiaj czytane, jeżeli ktoś czyni nieprawość, nie zna go Jezus, a więc Jezus nie zna morza zepsucia. Jeżeli ktoś żyje w zepsuciu, należy do morza zepsucia, może mówić, jestem chrześcijaninem, chrześcijanką. Nie ma, to jest kłamstwo, to jest oszustwo. Bóg nigdy nie kłamie. Kto zaś nie należy do morza zepsucia, ten już nie żyje w zepsuciu. Ten żyje dzięki Jezusowi Chrystusowi w czystości, należąc do Boga. W tym świecie zepsucia jest pełno pożądliwości, kłamstwa, zemsty, zawiści, zdrad. Ale ten, który opuścił ten świat zepsucia i trwa w Chrystusie Jezusie, doznaje zupełnie innego życia. Nie boi się żyć w tym świecie. Widzicie, Bóg jest tak wspaniały, że On się nie boi zostawić swoich dzieci w świecie zepsucia. On jest tak pewnym tego, co Jezus potrafi uczynić w tobie, we mnie, jeśli do Niego należymy, że Bóg się w ogóle nie obawia zostawić nas w świecie zepsucia, a nawet zostawia nas tu specjalnie, aby świat zepsucia zobaczył, jak żyją Boże dzieci, żebyśmy Go uwielbili pośród świata zepsucia, żyjąc w sposób godny Jego, chwała Bogu, że On się nie boi. On się nie boi zostawić tu swoich dzieci. Ja bym się bał swoich dzieci. My się troszczymy. Mówimy nie tym, nie z tym kolegą. On cię zepsuje. Nie z tą koleżanką. On cię zepsuje. A Bóg zostawia nas tutaj. Ale jest jeden warunek. Dziecko Boże ma być zamieszkałe przez ojca i syna. To nas oddziela od świata zepsucia. Życie Jezusa Chrystusa czyni w nas to, co jest potrzebne. Jeśli byśmy wzięli to i rozumieli to jeszcze lepiej, jeszcze bardziej, co potrzebujesz albo kogo potrzebujesz, jeżeli nie chcesz być zepsutym, zepsutą przez ten świat, wśród którego musisz żyć, dopóki nie umrzesz. Choćbyś uciekł nie wiem gdzie, to i tak będziesz w świecie. W świecie, które twoje oczy będą kuszone pożądliwością. Gdziekolwiek byś uciekł, twoje serce zepsute i tak będzie wpatrzone w ten grzech i będzie chciało tego, potrzebowało tego. Kogo potrzebujesz, żeby tak nie było? Jezusa Chrystusa potrzebujemy. Nauka w porządku, bardzo ważna. Modlitwa w porządku, bardzo ważna. Śpiewy w porządku, bardzo ważne. Ale jeśli nie będzie w środku Jezusa, to i tak zepsucie będzie napełniać umysł, serce i działanie. A więc jeżeli człowiek chce naprawdę się ratować, to musi być oddzielony od tego świata
przez Chrystusa. Nie przez dobre mniemania o sobie. Nie przez pozytywne wyznawania o sobie. Nie przez użalanie się nad sobą. Zmusi się Boga, że no Boże, zrób coś ze mną, bo ja naprawdę chciałbym być, czy chciałbym być inną, innym, ale ja widocznie nie potrafię. Takie użalania się. Co to jest? Wierzący, który użala się nad sobą, to jest człowiek, który mówi, ja nie potrzebuję Twojego Jezusa, ale Ty spraw, żebym ja bez Twojego Jezusa był lepszy. Lepsza. Bóg się nie nabierze na kłamstwa diabelskie. Diabeł chce kłamać nawet przez wierzących ludzi Bogu. Bóg powiedział, w moim synu jest oddzielenie. Od zepsucia do światłości. Od nikczemności do chwalebnego podążania za Bogiem. I wielu wierzących ludzi zginie ze swoją wiarą. Bo jeśli nie ma w środku Chrystusa, to nie ma w środku życia. W pierwszym liście Jana, i to dla mnie i dla Ciebie musi być 100%. My, chrześcijanie, nie bawimy się swoją wiecznością, myśląc, że będziemy żyli wiecznie, dlatego że my poznaliśmy Biblię. Bardzo dobrze jest znać Biblię. To jest konieczne, to jest ważne. Wiedzieć, co jest napisane w Biblii, ale bez Jezusa życia w środku nigdy nie będziesz wykonawcą tych słów tak, jak Bóg chce. Stąd się bierze to, że ludzie czytają i nie stosują tego słowa w codzienności, bo w środku brakuje kogoś, kto potrafi to zrobić. Ten ktoś, jeżeli nie będzie w środku, a będzie na zewnątrz, może pukać dzisiaj do drzwi. Wyraźnie, głośno. Żeby człowiek usłyszał. Oto jestem, stoję, chcę Cię uratować, a Ty odpychasz mnie, mówiąc, że sobie poradzisz. Widzisz sam, że nie masz owocu życia, że nie masz miłości do braci, do sióstr, że nie masz radości zbawienia, nie masz ochoty śpiewać Bogu z wdzięcznego, zadowolonego serca. Jesteś ospały, ospała, Twoje serce jest zamknięte, śpiewasz wspaniałe słowa, a wcale ich nie czujesz. Brakuje Ci Jezusa, nie następnych wspaniałych zgromadzeń. I chodzi o to, żeby Jezus mieszkał w środku, wtedy każde to słowo jest inne. Ono działa, ono zmienia nas, bo jest ktoś, kto potrafi to zrobić. Ciało nic nie pomaga, powiedział Jezus. Duch ożywia. Ludzie się nawracają z początku, wiedzą, bez Jezusa nie dam rady. Panie Jezu, ratuj mnie, tyle rzeczy wokół mnie, ratuj mnie. A potem wydaje im się, że już się ostoli, że już są tacy chrześcijanie dorośli, już potrafią podyskutować na pewne tematy. No to, że oni już teraz sobie dobrze radzą, już udowodnią komuś, że nie ma racji i za chwilę widzisz, co z tym człowiekiem się dzieje? Co się dzieje? Wraca. Wraca do wymiocin swoich. Nie idzie tak. Od początku do końca Jezus. Tylko Jezus daje nam zwycięstwo nad grzechem. Dlatego pamiętaj, dziecko Boże, urodziłeś się, urodziłaś się nigdy sam, nigdy sama, nigdy. Najlepszy, najwspanialszy, ten, który był posłany, aby wyprowadzić Izraela z Egiptu, Mojżesz, w pewnym momencie sam podjął decyzję. Pamiętaj, nigdy sam, nigdy sama. Sam to możesz sobie pójść, zginąć w Gehennie. Paweł w liście do Rzymian napisał, teraz już mam zwycięstwo, bo nie jestem sam, lecz Chrystus mieszka we mnie. On dał mi zwycięstwo nad tym, co mnie zwyciężało. Możesz być pośród świata grzechu i być czystym, świętym, zdrowym człowiekiem. Bo nie masz potrzeby pożądliwości tego świata. Nie ciągnie cię, bo masz inne serce. Masz innego ducha, jesteś innego nastawienia do życia. A więc nikt na ziemi nie musiałby przegrywać z diabłem. Każdy może przyjąć Jezusa jako swoje życie i dać się zbawić. Tak, żeby było, Jezus mówi, musi znienawidzieć swoje ja i swoje możliwości. A zakochać się w Panu i w Jego możliwościach i cieszyć się, że taki wspaniały Zbawiciel przyszedł na tą ziemię. I tu czytamy w pierwszym liście Jana,
drugi rozdział od 15 wiersza. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Jezus mówi, ja przyszedłem do was od Ojca, aby wykonać wolę Ojca, aby tych, których Ojciec do mnie przyprowadzi, zachować, przyprowadzić, zbawić i wprowadzić do wieczności. Chrześcijanie, chrześcijanko, pamiętaj, im bardziej będziemy bliżej końca, tym będziesz widzieć większy rozpad tak zwanych chrześcijan. Tym mniej będziesz widzieć zwycięskiego życia, bo oparta Ewangelia dzisiaj nie jest na Chrystusie, ale na człowieku, na możliwościach człowieka. Dlatego masz taki Kościół dzisiaj, bo Kościół został oparty na możliwościach człowieka. Dla człowieka jest możliwe pójść na zgromadzenie. Dla człowieka jest możliwe trochę się pomodlić. Dla człowieka jest możliwe trochę pośpiewać. Coś komuś powiedzieć. Ale niemożliwe jest wygrać z grzechem. Przestać żyć jak świat. Rozpocząć rozkwitające, wspaniałe życie Jezusa Chrystusa i żyć tak codziennie. Dlatego im szybciej człowiek wierzący to zrozumie, tym lepiej dla człowieka, bo mniej strat, mniej zawiedzonego chrześcijaństwa, mniej tego, ja się staram, ja robię, a nic nie wychodzi, Bóg mnie chyba nie widzi, Bóg chyba nie dostrzega mojego wspaniałego życia, On chyba nie słyszy moich wspaniałych modlitw, a ja się tak staram, żeby one były takie kwieciste, takie ubrane, takie lepsze, takie, żeby mu się podobały. Bóg się nie nabierze na te smrody. Woń Chrystusa Jego jedynie interesuje. Jeżeli masz Chrystusa, masz Boga. Przez Chrystusa przecież w Bogu my mieszkamy, a Bóg mieszka w nas. I o to Bogu chodziło, kiedy mówił, chcę, abyście moim ludem byli, abym ja był tym, który powoduje w was wszystko, cokolwiek dzieje się z wami. Żebyście z powodu mnie uświęcali się, oczyszczali. Abyście z powodu mnie miłowali się nawzajem, okazywali sobie nawzajem szacunek. Żebyście z powodu mnie pokutowali i oczyszczali się. I dał do tego stosowne ofiary. Powiedzcie mi, chrześcijanie, kto z was jest zdolny uchronić się przed pożądliwością swoich cielesnych oczu? Kto z was może żyć na tym świecie i nie grzeszyć patrzeniem. Nic nie warte to chrześcijaństwo jest, jeśli diabeł jest silniejszy od chrześcijaństwa. I nie oszukuj samego siebie czy samą siebie. Dopóki to działa na ciebie, dopóty Chrystus mówi, nie dałeś mi siebie całkiem. Chrystus chodził po tym świecie i nie zasłaniał swoich oczu. Nigdy nie zgrzeszył patrzeniem, myślami, działaniem, nigdy. A myślę, że ten świat był równie pożądliwy jak dzisiaj. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Chwała Bogu, żyj, mówi Pan, żyj do swego ludu, mówi Bóg. Nie marnuj swego życia, nie chodź w takich, rzeczach, które będziesz myśleć, no jestem trochę lepszy od tych ludzi w świecie, bo przynajmniej pokutuję ze swoich grzechów. I grzeszysz i pokutujesz, grzeszysz i pokutujesz, grzeszysz i pokutujesz. I tak będziesz grzeszył i grzeszył i grzeszył i pokutował i co? Czyż on nie przyniósł koniec grzechom? Chrystus. Lepiej mieć oczy Chrystusa, tak? Lepiej mieć usta Chrystusa, mieć serce Chrystusa, mieć stopy Chrystusa, ręce Chrystusa, mieć być częścią tego wspaniałego Chrystusa, który chodził po tej ziemi. I kiedy On śpiewał Ojcu, to było najpiękniejsze śpiewanie, jakie aniołowie słyszeli z tej ziemi. Kiedy modlił się, aniołowie nigdy jeszcze nie słyszeli tak wspaniałych modlitw na tej ziemi, jak modlił się Jezus Chrystus. A kiedy działał, nigdy jeszcze nie widzieli kogoś tak działającego, w tak doskonale poddany woli Ojca sposobie. Nie musisz tracić czasu na to, żeby kręcić się koło swego ja. Diabeł podrzuca różne rzeczy chrześcijanom, chrześcijankom, żeby się tym zajmowali, żeby wzbudzać pożądliwość osiągnięcia swoich celów,
wykorzystania swoich możliwości, żeby osiągnąć swoją sprawiedliwość, cokolwiek to będzie. Pan mówi, zostaw mi, ja to zrobię tak, że to cię nie zanieczyści. W Ewangelii Jana czytamy w 15 rozdziale, Bóg chce, żebyśmy to rozumieli. Bóg chce, żebyśmy zawsze chcieli, aby Jego Syn mieszkał w nas. Abyśmy zawsze to mieli na pierwszym planie. Jego Syn w nas. Nie to, że coś mi się lepiej powiodło, o już fajnie, dobrze, chwała Bogu, oddaj Bogu chwałę za to, że tak się stało, że pokonałeś wroga, że powiodło się, że nie skłamałeś, że szedłeś ulicą i spokojny twój umysł i serce. Oddaj Bogu chwałę za to. Bez Boga jest to niemożliwe. I tu czytamy, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i rzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli. Stanie się wam. Na zgromadzeniach potrzebny jest Chrystus i nawracający się grzesznicy. Letniego, Pan mówi, wypluje ze swoich ust. Człowiek, który myśli sobie, że Jezus tylko przyszedł sam pokazać, jak się żyje na ziemi w woli Ojca, ten człowiek jest oszukany i zwiedziony. Jezus przyszedł nie tylko, żeby uczynić wolę Ojca i przeżyć to życie bez grzechu, ale zrobić to samo w tobie i we mnie. Ale żeby tak było, to musimy do Niego należeć. Z całego serca cieszyć się tym wykonawcą woli Ojca, który może to zrobić w tobie i we mnie, kimkolwiek jesteśmy. Nieważne, z jakich grzechów wychodziliśmy. Zupełnie dla Pana Jezusa nie ma to żadnego znaczenia. To jest wspaniałe. Żadnego znaczenia nie ma, jakie grzechy czyniliśmy bez Jezusa. On daje nam swoje święte życie, które zwyciężyło wszystkie grzechy. I dopiero to życie powoduje w nas, że zaczynamy śmiało kroczyć przez to ziemskie i zaczynamy doznawać. Jeśli Pan ze mną, to któż przeciwko mnie? Uczymy się, wzrastamy, oczywiście. Nie jesteśmy od razu nie wiadomo kim, ale jesteśmy zwycięzcami, bo wierzymy w zwycięzcę. Wierzymy w Jezusa, który wygrał z diabłem. A więc kto trwa w Chrystusie? W kim trwa Chrystus? Ten wydaje owoc. Jaki to jest owoc, wiemy. Każdy zna dobrze Biblię, ale teraz jeszcze znać ten owoc w swoim życiu. Wszelkie bitwy, jakie będą wytoczone przeciwko Kościołowi, one są próbą diabła, aby odwrócić nasze oczy od Chrystusa. Jeśli to mu się uda, wtedy nasze chrześcijaństwo musi doznawać porażki. Tak Izrael przegrywał, kiedy Bóg już nie był z nimi. Wzięli arkę, nic im nie pomogło. Boga z nimi już nie było w tej bitwie. Musieli przegrać. Bóg się zatroszczył o arkę, ale oni musieli ponieść porażkę. Tak samo, kiedy ty wyruszasz do bitwy bez Pana, kiedy próbujesz sobie po swojemu toczyć własną bitwę o swoje chrześcijaństwo i mówić, ja się naprawdę staram w tym chrześcijaństwie, ja już nie wiem, co mam robić chyba, żeby to było jakieś lepsze czy cokolwiek innego. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo wszystko jest już nam dane w Chrystusie, ale to jest piękne, czyste i wspaniałe. Powiedzmy tak, gdyby dzisiaj tu na każdym, gdzie ty siedzisz, miejscu siedział Chrystus, jakby to zgromadzenie dzisiaj wyglądało? I tu też by stał Chrystus. Jakby wyglądało to zgromadzenie? Bylibyśmy już w niebie. Tak właśnie będzie w niebie.
Tylko ci, w których mieszkał Chrystus, wejdą do wieczności i to będzie właśnie to zgromadzenie. Wiecie, chcę tam być. Myślę, że ty też chcesz być na takim zgromadzeniu, gdzie sam Chrystus będzie. Uwielbiony Chrystus i Ojciec pełen radości i zadowolenia. Dlatego Bóg nie boi się zostawić nas na tej ziemi. On wie, że jeśli tylko będziemy potrzebować Jego Syna, to wygramy i przejdziemy przez każdą bitwę. Nawet gdybyśmy gdzieś ponieśli porażkę, to po to tylko, żeby się nauczyć. Bez Syna nie próbuj. Wrócisz jak ci spodaj. Odkopiesz swoje stare skarby i zobaczysz. Już porażka. Z Synem masz pełny dostęp do wieczności, do Boga, Ojca Wszechmogącego. A więc jak ważne jest to, żeby Jezus mieszkał w tobie? Czy nie jest to ważniejsze od wszystkiego? Wielu ludzi myśli, że poznanie Biblii ich zbawi. Tak jak mówiłem, poznanie jest konieczne i ważne, ale bez Chrystusa pozostaje to tylko litera. Chrystus jedynie powoduje, że te słowa zaczynają nas poruszać, ponieważ Chrystus w nas jest tym, który jest chętny wykonywać te słowa, jest pełen radości, by czynić to, co chce Ojciec. A więc On obiecał nam, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, gdy my będziemy dla Niego tutaj. Mateusza, 12 rozdział. Niech Pan pomoże, żeby to przypomnienie mocno dotykało się naszego serca, sumienia, naszego życia. Ponieważ tak ważne jest dla Boga, który posłał swojego Syna, żeby nikt z nas nie zginął, ale my zginiemy, bo Bóg jest wierny. Jeśli stawimy się bez Syna przed Nim, ze świadectwami, myśmy demony wypędzali, ludzi uzdrawialiśmy, myśmy życie takie prowadzili, lepsze czy inne, ale bez Syna, to Bóg nas nie wpuści do swojej wieczności. Tylko Syn ma prawo wejścia i ci, którzy są w Nim. A więc najważniejsze jest być w Synu i Syn, żeby był we mnie, w Tobie. Jeśli tacy dojdziemy do końca, miejsce chwały jest dla nas już przygotowane. Zobaczcie, co mówi Jezus, 12 rozdział, 30 wiersz. Kto nie jest ze mną, to co? Kto nie jest Jezusem, to co? To jest przeciwko Jezusowi. To jest w tym morzu zepsucia. Może zepsucia atakuje Chrystusa, Kościół. Może zepsucia próbuje, może się uda, może to, może tamto, może kogoś z tym zaatakuje, może tym kogoś zaatakuje. Dlatego Jezus mówi, kto nie jest ze mną, jest już przeciwko mnie. Wystarczy, że Jezus nie mieszka w środku, a ja w Jezusie już jestem przeciwko Jezusowi. Moje życie ściera się z Jezusem, a próbuję wnieść do zboru zepsucie starego człowieka, próbuję zepsuć zbór, a nie żeby on urósł. Jeśli tylko Jezusa nie ma ze mną, to co będę robił, będzie psuło tych, którzy mnie słuchają. A ty przychodząc, będziesz psuł tych, wśród których przebywasz, swoją postawą przy śpiewaniu, przy modlitwie, przy słuchaniu, przy wypełnianiu woli Boga. Będziesz pokazywać, że tobie na tym nie zależy. Bo jest niemożliwe być na obraz Chrystusa bez Chrystusa. Jest niemożliwe. Dlatego jeżeli to słowo napomina, to po to, żeby człowiek się upamiętał. Czy upamiętała i zobaczyła, czy zobaczył, czy Jezus żyje we mnie. Czy tak żyłby Jezus, jak ja żyję dzisiaj. Jeżeli nie, to znaczy, że ja próbuję. I z tego jest później wiele oskarżeń, pomówień, a to wierzący ludzie są winni, że ja nie jestem taki rozwinięty, taka rozwinięta. To ci łobuzy, ci chrześcijanie, to oni powodują to we mnie, że ja taki jestem otwarty na pokuszenia i że tak chętnie wchodzę w niech, bo gdyby byli lepsi, inni, to pewno ja też byłbym inny czy inna. Nie, jesteś sam sobie winien, sama sobie winna tego, że nie żyjesz płomiennie dzisiaj, bo to nie jest Jezus. Jezus to płonący Syn, płomienny Syn żyjący dla chwały Ojca, ale może żyć w tobie, jeżeli ty będziesz gotowy na to, aby On żył w tobie, aby On cię ożywiał.
Bo kto będzie wzywać imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jezus to zwycięstwo. Jezus to chwała obecności Boga. Jezus to też pełno oskarżeń, pełno pomówień. Tak jak przeciwko Jezusowi, oskarżenia, pomówienia, różne rzeczy szły. Ale Jezus to chwała znoszenia przeciwności, wygrywania. Oby każdy z nas wygrał. Nieważne, co myślisz, nieważne, co czujesz, ile krzywdy poniosłeś, czy poniosłeś, nieważne to jest. Przecież chodzi tylko o jedno, żeby wejść do wieczności, tam, gdzie jest Ojciec. A więc dopóki Syn jest w tobie, to zniesiesz przeciwności. Samemu nie da rady znieść przeciwności. Sam widzisz nieraz, jak bierzesz na siebie przeciwność, jak ona cię dręczy, dusi ciebie. Ale jeśli umiesz już składać przeciwności na Pana, to ona nawet ci nie dotyka. Ona próbuje, tak jakby jakiś smród próbował się wedrzeć, ale jest taki opór, że on nie może wejść i zaraz jest odepchnięty. Kiedy składasz swoje ciężary na Pana, On powoduje, że jesteś swobodny, swobodną. To jest prawda, ponieważ widzisz prawdziwie, co wróg robi z chrześcijanami, chrześcijankami, którzy nie mają Jezusa w sobie. Co tam jest? Pożądliwość oczu, tak? Pycha życia. Pożądliwość ciała. Tam to jest. Bo tylko Jezus może to wyrzucić. Ale On jest gotów. Pięknie. Każdy nawrócony ma świadectwo, jak Pan zaczął tą pracę. Jak pięknie zaczął działać. I On powiedział, ja zacząłem, a kto dokończy? Jeśli ty, to masz porażkę. Jeśli on, to wchodzisz do wieczności. A więc co najważniejsze dla mnie i dla ciebie jest? Aby to był on, Jezus Chrystus w nas, nadzieja chwały. O to tu chodzi głównie. Jak? No Jezus mówi, otwórz drzwi. No Panie, ja już tyle razy ci te drzwi otwierałem, tak? Ale jak? Na swoich warunkach. Oj, my wiemy, jak się otwiera drzwi dla Pana. My wiemy, kiedy Bóg wraca na swoją pozycję. Kiedy człowiek naprawdę zdaje sobie sprawę, jak żył, czy żyła bez Chrystusa. I to rani, i to boli. I człowiek tak przychodzi wtedy przed oblicze Boga i wyznaje to. Potrzebuje pomocy, prawdziwie. Nie jak gościa zapraszać Jezusa, ale jak gospodarza, władcę, decydującego o wszystkim. A więc jeśli Bóg z nami, jeśli Pan z nami, to któż przeciwko nam? A kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Do wielu wierzących ludzi nie trafiają te słowa. Wystarczy nie zbierać, a zbierać mogę tylko z Chrystusem. Wystarczy, że nie mam we mnie Chrystusa, nie zbieram, już powoduje rozpraszanie. Ile widzicie rozproszenia? Jezus przyszedł zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. I tak się dzieje. Ale tam, gdzie tracą ludzie Chrystusa, tam powstaje rozproszenie. Psalm 139. Pamiętaj, bez Pana nie ma szansy. My wiemy, jak działa Pan. Ja wiem, że człowiek, którym Pan nie mieszka, kłamie nawet, kiedy mówi świadectwa. Nie jest możliwe, żeby człowiek, w którym Pan nie mieszka, mówił prawdziwie świadectwa swojego chrześcijańskiego życia. Zawsze będą to zakłamane świadectwa. Bo człowiek, kiedy nie mieszka w nim, Pan już jest kłamcą. Musi skłamać, musi to skoloryzować, ubrać w inne rzeczy, no cokolwiek. Jeśli Pana tam nie ma, jeśli Pan jest, świadectwo będzie czyste, będzie prawdziwe, bo jest bojaźń, szacunek. I gotowość, żeby zdać dobrze relacje. A więc gdyby się spytać o świadectwa, gdyby to były świadectwa ludzi, w których mieszka Pan, byśmy słyszeli wspaniałość wypowiedzi, które mówią o Jezusie, który zbawia, który ratuje, który uwalnia nas, który nas przyprowadza z chwały w chwałę, tak? I wszędzie byłby On, Jezus Chrystus. Nawet jeżeli spotkasz człowieka, który jest bardzo już dojrzały w latach,
i należy do Jezusa. Jezus mieszka w tym człowieku. Ten człowiek dalej opowie świadectwo, co Jezus czyni w nim dzisiaj. Bo Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Pamiętaj, bez Jezusa zginiesz na pewno. Nic ci nie pomoże najlepszy zbór. Przy Jezusie ginęli ludzie. Trzeba być w Jezusie, a Jezus w tobie. Wtedy jest zbawienie, wtedy jest życie, wtedy jest otwarte niebo i wieczność. Wtedy w tobie będzie ochota pracowania, ochota dawania swojego życia, by czynić dobro innym. Będziesz częścią organizmu, świętego organizmu Chrystusa, w którym Duch Boży będzie pracować i używać ciebie według tego, kim jest Jezus Chrystus, ku wspólnemu zbudowaniu. Samemu to jedynie można budować, wiecie co? Jeżeli z Panem, to jest zupełnie co innego. Ten sam Duch w całym Kościele. Ten sam Chrystus i czyny Jego w tym samym jednym Kościele. I w psalmie 139 czytamy, kiedy psalmista jest pewien zadziwienia nad Bogiem. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja, a gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to. Wiecie, aż chce się, żebyśmy my ludzie byli pełni Jezusa. Żeby Jezus w nas mieszkał, żebyśmy mieli takie piękne bycie ze sobą, takie wspaniałe relacje ze sobą, takie inne niż w świecie są. Żebyśmy mieli jedno serce, jeden umysł, jeden Chrystus. My wiemy, co potrafi pycha zrobić. Diabeł z pychą przyszedł i co zrobił z nami ludźmi? Pycha chrześcijanina to jest pycha diabła, można powiedzieć, najbardziej wyeksponowanym rodzaju. Na świecie, który żyje w grzechu, pycha nie jest taka jak u chrześcijan, którzy są pyszni, zadowoleni sami z siebie. To jest ekspozycja diabła. To są najwyższe półki jego zwiedzenia. Ale kiedy Pan chce, abyśmy byli jego, mówi: ukuś się, unisz się, ja ci wywyższę. Niech Bóg pomoże, byśmy nigdy nie byli pyszni. Nigdy nie próbowali sobą zmieniać ludzi. Niech Chrystus to czyni w tobie i we mnie. Bo tylko On ma miłość taką, jaką potrzebna jest do zbawiania innych ludzi. Nasza miłość nie jest wystarczająca. Nasza miłość jest wręcz ohydna. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe. Wspaniały Bóg, który zna wszystko. Całe życie swoich dzieci, jeszcze nim się narodziliśmy na nowo. Wszechwiedzący, wszechmogący, pełen chwały Ojciec. O, chwała Bogu. Zobaczmy, wróćmy jeszcze na chwilę do psalmu 23. Mówiliśmy wczoraj. Niech to rozbrzmiewa cały czas w moim i Twoim sercu, nieustannie. Potęga Jego chwały, potęga Jego miłości, Jego dobroci, Jego zwycięstwa. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Nie ulęknę się zła tego świata.
Nie ulęknę się przeciwności, które na mnie czyhają, jak lew, ryczą w koło i mówią, zginiesz. Jesteś za słaby. Pamiętasz, jak cię pokonywaliśmy, jak deptaliśmy twoje uczucia, twoje pragnienia. Znowuż to zrobimy. A ty jesteś spokojny, spokojny, bo Pan jest z tobą. Nie polegasz na sobie, nie ufasz własnemu rozumowi czy myśleniu. Wierzysz w Jezusa. I On jest twoją siłą. I chociaż żyjemy pośród świata ciemności, jednak światłość Chrystusa świeci w nas i daje nam pewność zbawienia. On się zajął, to jest kruche naczynie. To nie jest na sile tego naczynia oparte. To jest na sile Chrystusa, który mieszka w tym naczyniu. A więc wspaniale rozdziela służby, wspaniale rozdziela wszystkie zadania, jakie są w Jego ciele, żeby każdy członek był czynny, dobrze wykorzystany w tym czasie ziemskiej pielgrzymki. Na zakończenie przeczytam z Izajasza, 43 rozdział. Ta wspaniała Biblia z tym wspaniałym Słowem Boga, która mówi nam o wspaniałym Bogu, który jest gotowy czynić to, co tu kazał zapisać. Ileż ona wnosi w nas pociechy, pokrzepienia i posilenia. I co czytamy tutaj w tym 43 rozdziale? Lecz teraz, tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, który cię ukształtował, Izraelu, nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty izraelski, twoim wybawicielem. Daję Egipt na okup za ciebie. Taki potężny Bóg może krajami decydować, narodami, co chce robić. On decyduje o wszystkim, wszystko jest Jego, On jest właścicielem. Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Jakież to szczęście w tym świecie zła. Słyszeć słowo Boga, który mówi, nie bój się, jestem z tobą. Ile razy doświadczyliśmy, jak nas przeprowadzał przez te ciemności. Z pięknym sercem. Dlaczego nie ma tak być cały czas? Pamiętaj, że złe rozmowy psują dobre obyczaje. Właśnie złe rozmowy często powodują to, że ci zwycięzcy w pewnym momencie doświadczają, co się stało. Dlatego ostrzeżenie Biblii, mówcie o tym, co miłe, dobre, pożyteczne, co buduje, co jest prawdziwe, co wnosi pokój. I wiele słów, które pada w tym 43 rozdziale, jestem z wami. I 19 wiersz, oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca, lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastować moją chwałę. Lud, który stworzyłem. Potem odpuszczenie, zmarzanie grzechów. Ciesz się Bogiem. Twoje prawdziwe chrześcijaństwo to Chrystus, tylko Chrystus, a potem wszystko inne. Ciesz się Chrystusem, raduj się Nim. Nigdy nie pozwól, żeby wróciła pycha, duma i wysokie mniemanie o sobie. Pamiętaj, sam czy sama możesz tylko narobić sobie kłopotów i innym, ale kiedy w tobie mieszka Chrystus, to On będzie wystarczającym, żeby nawet jeśli coś się wydarzy i to będzie nieprawidłowe, ty szybko zrobisz z tym porządek i dalej będziesz w zwycięstwie kroczyć w Jego sile, w Jego mocy. Więc jeśli Pan z nami, to któż przeciwko nam? Nawet ludzie, którzy by chcieli nas zniszczyć swoją postawą, swoją niechęcią, swoją upartością, i tak muszą przegrać, bo jeśli Pan z nami, to ich upartość jest niczym. Zdepczemy wszystkich wrogów naszych, pójdziemy dalej, wejdziemy tam, gdzie jest nasz Ojciec, ponieważ Pan jest drogą, która jest prosto prowadząca do domu Ojca.
Amen.